Gościem Radia 5, Państwa gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Witam, panie pośle. Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa serdecznie. Akta, o tym pan wspominał. Jak się zakończy pana zdaniem cała sprawa? Ludzie żądali także na ulicach wycofania podpisu pod tym dokumentem. Manifestacja odbyła się nawet w Suwałkach, co się rzadko zdarza. Tak, to świadczy o tym, że protest jest powszechny, skoro dochodzi do takich miejsc, gdzie raczej nie ma tradycji protestów ulicznych, ale demokracja dociera wszędzie i to dobrze. Ja oczywiście wolałbym, żeby nie było powodów do demonstracji ulicznych. Jestem człowiekiem państwowotwórczym, patrzę na państwo jako na dobro wspólne, które powinniśmy chronić, o które powinniśmy dbać, ale też wiem, że w demokracji, jeżeli coś złego się dzieje, rząd nie spełnia oczekiwań społecznych, to mogą być i referenda, i one się odbywają w różnych sprawach, jak choćby ostatnio w sprawie budowy elektrowni atomowej w jednej z gmin nadmorskich, czy takie, jak choćby odbędą się w najbliższym czasie w jednej z gmin naszego województwa, w Nowince, referendum za odwołaniem rady gminy, która zdaniem mieszkańców, wielu mieszkańców, zobaczymy jaki będzie wynik referendum, mam nadzieję, że zakończy te konflikty, nie spełnia do końca swoich zadań, bo jest skonfliktowana zbyt mocno i trzeba też sięgać po takie metody jak zademonstrowanie, zamanifestowanie swojego stanowiska, swojej postawy na zewnątrz. Ludzie wyrazili w legalnych manifestacjach. Wyrazili swoją postawę. Pana zdaniem, jak się zakończy sprawa akta? Donald Tusk powinien natychmiast wycofać naprawdę z tego, bo oszukał jako premier społeczeństwo polskie, nie tylko internautów. Wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu przecież internautami. Sam to Donald Tusk powiedział i tu się zgadzam. Więc jakby wszystkich nas oszukał tym, że potajemnie były przygotowane pewne rozwiązania i ta umowa została podpisana przez polską ambasador z polecenia Donalda Tuska w Tokio. Niepotrzebnie zupełnie, bo to jest deklaracja rządu, przecież to zostało dokonane w imieniu rządu. I teraz są dwa wyjścia tak naprawdę. Albo koalicja większościowa w Sejmie, czyli głównie Platforma Obywatelska i jej koalicjant PSL powie bardzo wyraźnie, że chce odrzucić ratyfikację w Sejmie, ale to jest dość niebezpieczne, bo już mieliśmy takie sytuacje, że co innego mówiono, zapowiadane przed głosowaniami, a potem w głosowaniach dane rozwiązania, złe rozwiązania przechodziły. Więc w związku z tym, nie ufając temu rządowi i premierowi, który oszukał ludzi, chcemy referendum w tej sprawie. Choć ta sprawa nie musiałaby być przedmiotem referendum, gdybyśmy mieli pewność, że większość parlamentarna w Sejmie odrzuci tę umowę. A zwróćmy uwagę, że umowa budzi bardzo poważne kontrowersje. Na przykład Niemcy, naród bardzo racjonalny i państwo bardzo racjonalne, nie podpisało umowy akta i mogło sobie na to pozwolić. Tego oczekiwaliśmy, żądaliśmy od premiera polskiego rządu, ale Donald Tusk polecił podpisanie w imieniu polskiego państwa, polskiej pani ambasador w Tokio i to się stało i to wzbudziło protesty. Nie wolno ograniczać sfery wolności, nie wolno wprowadzać cenzury, bo kiedyś wprowadzano za czasów PRL-u i komunizmu cenzurę słowa w prasie, w innych mediach, a dzisiaj Donald Tusk próbuje wprowadzić cenzurę w internecie. Na to nie może być zgody i na to nie ma mojej zgody jako posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na to nie ma zgody Prawa i Sprawiedliwości.